Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Porozmawiamy sobie dzisiaj o wieściach, jakie dochodzą do nas z procesu twórczego serialu Halo na platformę Showmax. Jakiś czas temu, już dłuższy, dzieliłem się tym na fanpage'u, niekoniecznie na YouTubie, wybrano od twórcy głównej roli. Główną rolę oczywiście to będzie Master Chief i zagra go Pablo Schreiber. Tutaj no, ciekawe, czy pokaże w twarz przez cały serial. Osobiście mam nadzieję, że tak i że to w ogóle będziemy odchodzić od wielkiego tabu, jakim jest twarz Master Chiefa. Ale to jest stary news, na pewno wszyscy już go przetrawiliście. Natomiast dowiedzieliśmy się kilku innych aktorów. I ja nie bardzo siedzę w serialach amerykańskich. To są wszystko nazwiska, które trafiały się w tych średnich i mniejszych serialach. I wiem, że to jest jedna aktorka z nadchodzącego Wiedźmina dla Netflixa. I to niekoniecznie chodzi mi o rozmawianie o aktorach, bardziej o postacie, z którymi no, żyjemy tu na kanale i które tak bardzo kochamy. A więc ogłoszono aktorkę Nataszę Elhon, która będzie grała dwie role. Będzie grała Dr. Halsey i... Już wiecie? Już? To powiedzmy to wszyscy. I Cortanę. To jest bardzo ciekawa informacja. Myślę, że ona cokolwiek nam mówi. Przede wszystkim wiadomo, będą relacje z Master Chiefem, może to być wszystko ugryzione w bardzo fajny sposób i bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie. Oczywiście nie wiem, będą efekty w stylu pojawienia się Cortany, będzie słynna Dr. Halsey, ale co innego jest ciekawe. Jedna aktorka gra te dwie role. Oczywiście Cortana została stworzona na wzór genetyczny Dr. Halsey. Jest pierwszą sztuczną inteligencją typu smart stworzoną na bazie ludzkiego DNA. No i w świecie Halo, jeżeli chcesz kogoś najmądrzejszego, no to w tej chwili to będzie Dr. Halsey. Bez względu na to, jaki jest tam stan faktyczny. Chodzi o to, co jest przedstawione w tych rzeczach dla nas. Więc taka eksperymentalna sztuczna inteligencja bazowała na pani doktor. I generalnie dzieli z nią swój wygląd. Jeżeli spojrzycie na Cortany, no to jest mniej więcej to, jak Dr. Halsey wyglądała za młodu. Mając odhaczony ten fakt, możemy się zastanowić nad pewną rzeczą. Czy serial będzie się dział bardziej współcześnie w świecie Halo? Wtedy będziemy mieli do czynienia z jakimiś zabiegami zmieniającymi wiek tej aktorki? To jest aktorka, która w tej chwili ma 49 lat, więc zakładam, że może zagrać tą starszą Dr. Halsey, może ją jeszcze w ogóle dopicują, docharakteryzują i będzie siwa i więcej zmarszczek miała. A na Cortanę trzeba będzie odmłodzić, ale mnie przyszło do głowy coś innego. Możemy... Cortana, wiecie, to jest taki hologram, może być to trochę niewyraźne, możemy wziąć model aktorki, może ona nam zagrać i rzucić na to parę filtrów. Nie będzie aż tak bardzo widać, że tak naprawdę jest starsza. Ale możliwe właśnie, że te dwa wizerunki, Cortany i Dr. Halsey, łączone przez tą aktorkę, będą trochę bliżej siebie. Może będziemy mieli jakiś dawniejszy etap, jakoś pomiędzy pierwszym kontaktem a upadkiem Reach, kiedy Halsey jeszcze tak bardzo się nie postarzała jak no starsza pani z obecnych odsłon. I będzie mogła bardziej przypominać tą Cortanę. Jeżeli jedna aktorka gra te dwie postacie, to albo będziemy mieć duże zmiany, dużo charakteryzacji, żeby pokazać, że jest w innym wieku niż jest naprawdę. Będziemy ją albo postarzać, albo tak jak prędzej w tym wypadku odmładzać. Albo będziemy trzymać je razem, żeby za bardzo aktorki nie zmieniać. No bo jeżeli jednak zainwestowaliśmy w tę jedną aktorkę i zdecydowaliśmy, że ona będzie grała dwie role, no bo bez problemu w świecie Halo możemy to tak ograć, że te dwie postacie grają osobni aktorzy, ktoś inny je dubbinguje i w ogóle wszystko. Ale postanowiono się rozegrać to tak, więc jest taki dylemat, czy będzie to może brane pod to, że Halsey będzie jednak bliżej tego wyobrażenia, jakie mamy od Cortany. I wszystko na to wskazuje, że to jednak będzie się działo jakiś czas wcześniej, no bo mamy tu przede wszystkim admirał Paragoński obsadzoną, będzie to Shabana Azmi, czyli no hinduska aktorka, która jak najbardziej do wielokulturowego i bardzo zróżnicowanego etnicznie krajobrazu Halo pasuje, ale ona była przed Serin Osman, która była na poziomie Halo 4 główną dowodzącą ONI. Admirał Paragoński była wcześniej, była wmieszana w drugi program Spartan, w trzeci program Spartan. I no ONI było wszędzie, więc bardzo dobrze będzie mieć tego typu postać i to nam trochę już bardziej nasuwa nasze skupienie na
starszy okres w świecie Halo, nie wiem. Na pewno przed Halo Trójką, a jeżeli przed Halo Trójką, no to Halo Trójka była bardzo mocno związana z dwójką i z jedynką i pewnie będzie trzeba to robić jakiś prequel do w ogóle całej sagi Master Chiefa. I najpewniej znowu tak będzie, bo mamy dalej Spartan. Część nazwisk, część imion nam tutaj nic w ogóle nie mówi, ale przede wszystkim aktor Bookin Woodbine będzie grał Sorena 066. Za jakiś czas umieszczę na, szykuję na kanał film o Spartanach, wszystkich Spartanach z drugiej generacji, to będzie taka niezła kobyła, i tam dowiecie się mniej więcej, kim był Soren. Bardzo w skrócie, no to nie przeszedł zbyt dobrze tych wszystkich operacji na Spartan, miał bardzo dużo, miał trudne dzieciństwo, miał dużo problemów i ostatecznie nie skończył zbyt dobrze, wpadając pod wpływ insurekcjonisty. I generalnie ostatecznie no, skończył jako nie najbardziej pozytywna postać. Więc to nam też znowu sugeruje, że i będzie, nie wiem, jakiś okres, kiedy będzie pracował w ONI za biurkiem, bo tam trafiali Spartanie, którzy nie za dobrze przeszli operacji. Albo w ogóle weźmiemy motyw z komiksu Halo Evolution, zdaje się, opowieść Pariach, i tam no, będzie o tym, co się tam podziało temu Spartaninowi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie, albo poczekajcie na materiał o Spartanach drugiej generacji. No i tak na koniec zostali ogłoszeni trzy kolejni aktorzy, którzy nic mi nie mówią, więc nie będę ich tutaj przywoływał, ale tak, będą grać Spartanina Vanaka 134, Spartanina Riz 028 i Spartanina Kai 125. To są Spartanie, którzy nie byli do tej pory ujawnieni. To są nowe imiona, nowe postacie w całym lore Halo. Więc mi to sugeruje jedno. Wybrano bardzo precyzyjne numery, które były nieobstawione, które można obstawić i które nie będą się gryzły z tym, co było przedstawiane kiedyś. Więc najpewniej będzie budowany dalej wielki świat Halo, wielki wspólny świat, a serial będzie po prostu kolejnym elementem, no bo było prawdopodobieństwo, że można sobie stworzyć serial albo film, który będzie adaptował którąś grę, że będzie brał sobie jakieś wydarzenia i miał w nosie to, co się działo w innych grach, pokaże coś zupełnie innego, ale taka precyzja doboru, bierzemy jedną konkretną postać i trzy zupełnie nowe, no to zakładam, że coś się z nimi może podziać, będą mieli swobodę w pisaniu tych postaci, no i prawdopodobnie to zaważyło o takim wyborze postaci. No bo jak powtarzam, ten film tworzę głównie ze względu na to, że wieści z planu serialu Halo mówią nam coś o samych postaciach. No, aktorów kompletnie nie znam. Bardzo mi się podoba wybór Master Chiefa. Mam nadzieję, że zostanie pokazana jego twarz tam spod hełmu, że zostanie aktor trochę ucharakteryzowany. No i prawdopodobnie możemy też spojrzeć na wiek aktora. No to jest osoba w wieku 41 lat, czyli prawdopodobnie, no jeżeli Spartanie mają zaniżony trochę ten wiek, to nam z kolei pokazuje, że może się to dziać trochę później, aczkolwiek wiek oczywiście nie jest niczym istotnym w przypadku takiej postaci jak Master Chief, no bo wiek w przypadku Spartanina działa sobie jak sobie tego zażyczą twórcy, plus jeszcze ten hełm, i to wszystko jest jak najbardziej otwarte. Więc wyczekujemy kolejnych informacji, oby nam jeszcze coś więcej dopowiedziały, ale zdradzono nam mniej więcej szacowaną datę premiery, no będzie początek 2021 roku. Mój Boże, ile czasu będzie trzeba czekać. Po prostu no nie wysiedzę. W ogóle ostatnio Halo Reach na komputerach i do Master Chief Collection ogłosili, że będzie później. Jeszcze nie jesteśmy gotowi, nie zrobimy tej gry na czas, więc wszystko jest przekładane. Coraz mniej Halo, coraz więcej rzeczy na horyzoncie i kiedyś nadaje do fajne czasy. A na razie musimy zajmować się takimi pierdołami. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.